Dzisiaj po raz drugi z kolei w ramach otwartych Dni Funduszy Unii Europejskiej zorganizowaliśmy otwarte Dni MPK, jako że kilka lat temu skorzystaliśmy z dofinansowania unijnego, przez co w Łomży jeżdżą nowoczesne autobusy i mamy w miarę nowoczesną bazę, co znacznie poprawiło jakość usługi. Ale ogólnie jest super teraz w tych autobusach. Dzisiaj zaprosiliśmy sporo gości, tych, dzięki którym funkcjonujemy, żeby pokazać, jak to wszystko działa, szczególnie młodzież, która jest największą grupą naszych pasażerów, którzy albo korzystają, albo będą korzystać z komunikacji miejskiej, więc żeby się zapoznali z tym, jak to funkcjonuje również od kuchni. Tam jest niewygodnie, silnik bardzo głośno pracuje i czasem jest nieprzyjemnie. Mogłoby być lepiej, jest bezpiecznie, dobrze, tylko czasem mógł być internet, tak jak na przykład w tym, co siedzimy w autobusie. Jest internet, jest dobrze, ale no nie ma, brak takiego komfortu dobrego. Staramy się dopasować do potrzeb pasażerów, stąd też jak na warunki polskie w Łomży jeżdżą autobusy dosyć często. No, ale ogólnie nie narzekamy o to. Ale czy czujecie się bezpiecznie w tych autobusach, których teraz jeździmy? Różnie, zależy jaki kierowca. To znaczy kierowca? Niektórzy szybko jeździ, niektórzy wolno. No i powinny być też zakaz stawania przy drzwiach, tak, bo naprawdę, jeżeli jest zakręt, może kiedyś coś się stać. Bezpieczeństwo to jest ogólne hasło, ale przede wszystkim to jest wszystkie urządzenia, systemy, które to bezpieczeństwo gwarantują, więc przede wszystkim monitoring wizyjny, dźwiękowy. To powoduje, że w autobusie jest kultura, jest grzecznie. To ze względu również na dzieci i starsze osoby jest to bardzo ważny element. Nasi kierowcy są przygotowani, przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy, więc nawet pod tym względem pasażer może się czuć bezpiecznie, że wchodzę do autobusu, gdy coś się stanie, załóżmy jakieś omdlenie, a takie sytuacje miały miejsce, wtedy pasażer jest pewien, że kierowca mu udzieli pierwszej pomocy albo szybko załatwi pogotowie czy inną służbę. Starsze osoby wsiadają, prawda? No i czasem kierowca za szybko ruszy. No i te starsze osoby po prostu lecą, tak? I to tak też szkoda takich starszych pań czy panów. Hasłem dzisiejszego spotkania, tegorocznego wydania jest komunikacja miejska wczoraj, dziś i jutro. Wczoraj tutaj obok stoi stary autosan, który się bardzo wysłużył, bardzo dobre były samochody. Do tego wczoraj zaliczają się również Jelcze, których już nie mamy, które zostały skasowane. Dzisiaj to są autobusy bardzo dobre Volvo i Scania, a jutro być może elektryczny Solaris. Czy to jest autobus przyszłości? Zobaczymy. Na tą chwilę niewątpliwie tak. Jest to odpowiedź na miasta, które mają kłopot z dużym zadymieniem. Jest to autobus w 100% elektryczny, nie ma tu żadnego połączenia hybrydowego, czyli silnik spalinowy elektryczny, 100% elektryki. Na tą chwilę jest to najbardziej nowoczesny autobus i autobus przyszłości, no i cieszymy się, że trafił do Ostrołęki, a dzisiaj gości w Łomży z perspektywą, że może się tutaj pojawi, prawda? Pełen wrażeń z tego tytułu, że to jest bardzo ciche auto, a przyspieszenie ma niesamowite. Może lepsze jak te spalinowe. Tutaj w Łomży, w naszej komunikacji miejskiej testowaliśmy różne warianty autobusów. Byli różni producenci, były autobusy różnej wielkości, były autobusy zasilane różnymi źródłami. Bo w użyciu mamy autobusy silnikami dieselskimi, czyli olejem napędowym zasilane. Testowaliśmy autobusy hybrydowe, elektryczne w tej chwili mamy, więc chodzi o to, żeby pokazać, jakie są możliwości w tej chwili techniczne i być może zainteresować i pasażerów, i władze radnych, Rady Miejskiej, w jakim kierunku powinna się rozwijać komunikacja miejska. Jeżeli chodzi o ten autobus, posiada baterię 160 kWh i jest w stanie przejechać około 120-130 km. Uzależnione jest to oczywiście od jazdy kierowcy, terenu, bo on ma tendencję rekuperacji, także to może być 100, a może być i 130 km. Przede wszystkim bezpieczny dla środowiska, myślę, że mniejszy niż te nasze największe autobusy, a więc bardziej oszczędny. Trzeba się przyjrzeć sprawie i myślę, że to jest ten kierunek, którym powinniśmy podążać. Jest bardzo niska emisja, to prawda są różne głosy, bo mała emisyjność w obrębie autobusu to nie oznacza, że prąd wyprodukowany do zasilania tego autobusu
niekoniecznie już musi być produkowany w warunkach bezemisyjnych. No, w przypadku Polski jest to węgiel, więc zawsze trzeba to wypośrodkować. Jeżeli chodzi o ekonomię w zużyciu paliwa, jeżeli tak to możemy porównać olej napędowy do energii elektrycznej, to jego koszt jest 1-3. Ciekaw jestem, jak mieszkańcy zaakceptują. Dobrze by było, żeby mieszkańcy mogli też spróbować i przejechać się, do czego zachęcam. Super jest. Może jest trochę mniejszy, ale za to jest dużo wygodniejszy. Siedzenia są miękkie, nie boli kręgosłup, a starsi ludzie jeżdżą zazwyczaj. Bardzo mnie zaskakuje. Jest w nim Wi-Fi. I to bardzo dobre Wi-Fi. Się jeździ dobrze, jest przyjemny. Silnik cicho pracuje. Jest bardzo fajny i chciałbyśmy, żeby było takich więcej. I w tym jest bardzo dobrze, na przykład siedzenia są miękkie, Wi-Fi jest to i to jest właśnie chyba najlepsze. Na ekologię stawiając, nie patrz na pieniądze, które trzeba wydać na taki autobus. To trzeba konkrety mieć już na ręku, że tak powiem. No ale może warto by się zastanowić, bo tutaj ta ochrona środowiska przede wszystkim. Zobaczymy, pomyślimy, trzeba rozważyć. Jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę, no to jest on niestety o połowę droższy od autobusu diesla. Nawet 2,5 raza. Ale w Ostrołęce udało się włodarzom i szefowi pozyskać środki unijne. I koszt tego autobusu ich bodajże, jak dobrze pamiętam, kosztował 350 tysięcy. Także jest to opłacalna inwestycja dla miasta. Nie zawsze jeżdżę albo do lekarza, no z rodzicami, czasami do sklepu, ale bardziej bym wolał, żeby tych autobusów było coraz więcej. No, w Polsce tylko w tym roku sprzedało się 15. Tak. Najwięcej kupiła Warszawa, bo 10 sztuk 12-metrowych i w tej chwili jest ogłoszony przetarg w Krakowie na 4 autobusy z opcją dostawy 5 na tej samej wielkości, który stoi tutaj za nami. W związku z dzisiejszą imprezą przeprowadzimy bardzo króciutki konkurs ze znajomości wiedzy o autobusach, w tym o autobusach hybrydowych. Konkurs będzie bardzo łatwy, przyjemny, nagrody też sympatyczne, także zobaczymy, czy uczniowie naszego miasta wiedzą coś na temat kategorii tej ogólnie autobusów, a także przede wszystkim zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po 5 przedstawicieli każdej ze szkół, wszyscy uczestnicy będą nagrodzeni, zwycięzcy odrobinę mocniej nagrodzeni, także świetna zabawa i jednocześnie element związany z nauką związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Życzenia dla firmy, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, Miejski Zakład Budżetowy są w pewnym sensie tożsame z tym, co byśmy życzyli pasażerom. Czy jeśli będzie nasza firma się rozwijała, jeśli autobusy będą czyste, komfortowe, ekologiczne, to w tym układzie ma to bezpośredni wpływ na przełożenie również na komfort jazdy komunikacją miejską. Z kolei dobre autobusy, niskie koszty eksploatacji powoduje to, że niskie koszty funkcjonowania firmy i to się przekłada na to, że nie będziemy podnosić cen biletów, a wręcz odwrotnie. W tej chwili muszę zdradzić Państwu tajemnicę jeszcze na dzisiaj, że przygotowaliśmy wniosek do Rady Miejskiej, teraz uzgadniamy to z prezydentem, na obniżkę ceny biletów w najbliższym czasie. Także będzie to, myślę, że akurat dowód na to, że staramy się działać nie tylko pod kątem wygody pasażera, ale również pod kątem takim, żeby te bilety były jak najtańsze.